Cześć, witam Cię w kolejnej części analizy projektowej kryptowaluty. Dzisiaj zajmiemy się projektem Pantos, także serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Pantos, czyli mechanizm umożliwiający wymianę tokenów pomiędzy różnymi protokołami, czyli dosyć znany już temat. Tutaj często też poruszane wśród różnych projektów. Podobną technologię, nad podobną technologią pracuje między innymi dużo większy projekt, chociażby Waves. Zobaczmy także, czym tak naprawdę tutaj Pantos chce się wyróżnić. Po tutaj informacjach zamieszczonych na stronie można wnioskować, że jest to dosyć młody projekt. To również widać na GitHubie. Oczywiście jest tutaj informacja, że będą wspierane blockchainy Bitcoina, Ethereum, Wavesa, Komodo, Liska oraz NEM, także projektów z różnych obszarów zastosowań. Na razie jest to czysto mocno teoretyczny projekt, który w miarę aktualnie wydaje kolejne wersje swoich white paperów. Jest to widoczne na ich blogu na platformie Medium. Głównym tutaj tematem jest skrót TAST, czyli Token Atomic Swap Technology, czyli szybka, bezpośrednia wymiana tokenów pochodzących w tym przypadku z różnych protokołów. Jeśli chodzi o kamienie milowe i roadmap projektu, no to niestety tu jest to tak na tyle ogólnie napisane, są podane takie typowe zdania, które są po prostu nie do zweryfikowania w poszczególnych odstępach czasu, że ciężko tak naprawdę się tutaj odnieść, czy to jest w ogóle realizowalne. Oczywiście na podstawie tak przedstawionego roadmapu w odpowiednio długim czasie wszystko jest do zrobienia. Także zobaczmy, co tutaj ten projekt ma tak naprawdę do zaoferowania. Jest tutaj również, co ciekawe, dokument Vision Paper, czyli oprócz tych white paperów, które są w kolejnych częściach wydawane, mam tutaj Vision Paper, czyli dosyć obszerny dokument, który właśnie opisuje wizję oraz to, jak tak naprawdę ten projekt i ta technologia ma funkcjonować w oparciu właśnie o współpracę z poszczególnymi tymi blockchainami. Tak naprawdę tutaj dla osób, które już tak naprawdę wiedzą o technologii Atomic Swap, wiedzą o projektach, które służą wymianie danych, w dużym uogólnieniu mówiąc, pomiędzy protokołami. Niewiele tutaj nowości można przeczytać. Niemniej jednak warto rzucić okiem. Dużo jest również takich haseł, które są naprawdę mocno wybiegające w przyszłość. Także zobaczmy tak naprawdę, co tutaj dzieje się ciekawego w tym projekcie. Jeśli chodzi tu właśnie o te rzeczy, które wspominałem, to na platformie Medium, na blogu tego projektu są właśnie update'y wrzucane przez tutaj osoby odpowiedzialne za ten system odnośnie właśnie już kolejnych tych researchów white papera dla tej platformy. Przechodząc do GitHuba, tutaj jeszcze wspomnę, że tego typu analiza projektowa, czyli filmy w zielonej lampce na moim kanale, charakteryzują się tym, że staram się tutaj podkreślić aspekt technologiczny, przeanalizować postęp prac oraz ocenić ewentualne problemy, z jakimi boryka się ten projekt i zarysować mniej więcej wizję na podstawie tego, co osiągnął, co chce osiągnąć na temat przyszłości. Także nie jest to analiza fundamentalna, całkowita tego projektu, do której oczywiście zachęcam każdego osobno. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany, jak taką analizę przeprowadzić, to oczywiście odpowiednia playlista omawiająca poszczególne elementy analizy fundamentalnej również znajduje się na moim kanale. Wracając do projektu Pantos, widok organizacji na GitHubie. Tak naprawdę niewiele tutaj jest tych repozytoriów, jedynie 4, z czego jedno jest już zarchiwizowane, co oznacza, że nic tutaj w nim się raczej nie powinno dziać.
Jeśli chodzi o osoby, to tu jest tylko jedna osoba. Oczywiście jest to osoba związana z projektem Bitpanda, gdyż większość osób odpowiedzialnych za uruchomienie projektu Pantos pochodzi również z serwisu Bitpanda, ale co to może nieść w przyszłości za sobą, postaram się omówić w podsumowaniu tego projektu za parę chwil. Tutaj widzimy tak naprawdę dwa istotne repozytoria, z czego jedno jest smart kontraktem, a kolejne to najbardziej znaczące to właśnie implementacja tego prototypu testimonium, który właśnie ma umożliwiać tą interakcję pomiędzy różnymi blockchainami. Tak naprawdę tutaj musimy mieć świadomość, jaki ogrom pracy wymaga tego typu projekt. Mało tego, że trzeba te dane pobierać, dodatkowo trzeba je weryfikować. Trzeba je oczywiście weryfikować w zdecentralizowany sposób, określając odpowiednią metodę konsensusu. Są to operacje, które nie odbywają się na konkretnym blockchainie, tylko służą do wymiany danych pomiędzy blockchainami. Dlatego to zadanie jest oczywiście nietrywialne i dużo tutaj zależy od doświadczenia zespołu i od tego, na ile systematycznie oni będą nad tym zadaniem pracować. Tak więc wracając do implementacji tego, czego tutaj zobowiązują się dostarczyć osoby odpowiedzialne za ten projekt, czyli repozytorium Go Testimonium. Implementacja tego właśnie mechanizmu w języku Go, czyli w tym samym języku, w którym napisane zostało Ethereum, czyli według mnie dobry wybór, wydajny język. Tutaj nie ma do czego zarzucić. Jeśli chodzi o issue, to ewidentnie nie są one w tym projekcie za bardzo prowadzone. Widzimy, że dwa poprzednie pochodzą z sierpnia 2019, z września 2019 roku i nowych za bardzo nie ma. Pull requesty widać, że również nie są stosowane w tym momencie i nie były od początku tego projektu. Także jeśli chodzi o zaangażowanie tutaj programistów, zespołu programistycznego w ten projekt, to wygląda ono bardzo słabo, przynajmniej można tak to ocenić na podstawie repozytoriów, które są otwarte, czyli mają otwarty kod źródłowy, ponieważ niewykluczone jest, że ta organizacja posiada również prywatne repozytoria, na których coś się dzieje. Niemniej jednak według mnie jest to niezgodne z ideą kryptowalut, gdyż kod źródłowy powinien być od początku otwarty, tak żeby społeczność mogła go przeglądać, mogła wykonywać audyt i sprawdzać, że tak naprawdę co w tym projekcie się dzieje i czy te właśnie kontrakty tam zawiązane robią to, co powinny i to, co jest opisane w dokumentacji. Także jeśli chodzi o wiki, to tutaj również nie ma. Zakładka security, czyli bardzo istotna kwestia, jeśli chodzi o projekty właśnie związane z interoperability cross-chain. No tutaj nic nie widzimy. Zakładka insights, weźmy sobie z ostatniego miesiąca. Również widzimy zaledwie 3 komity. Także podsumowując, prace nad tym projektem wyglądają dosyć słabo. Ostatnia wersja release została wydana we wrześniu 2019 roku i ciężko tutaj coś ciekawego tak naprawdę znaleźć. Oczywiście trwają prace nad branchem, czyli nad inną gałęzią kodu, która widoczna jest teraz na ekranie. Niemniej jednak są tam jedynie 2 komity, które są wyprzedzeniem do głównej gałęzi kodu. Pozostałe branche stale, są to branche, na których nic się nie dzieje od ponad 3 miesięcy, także nie brałbym ich nawet pod uwagę. No niemniej jednak aktywność w pozostałych branchach jest również na tyle niska, że nawet ewentualne dołączenie ich do głównej gałęzi kodu myślę, że nie powinno stanowić problemu na obecnym etapie, a to z tego względu, że po prostu niewiele one się różnią i myślę, że nie za wiele wniosą do całego projektu. Kolejna kwestia tutaj z narzędzi, które jeszcze używam do analizy, to serwis Travis Continuous Integration, czyli narzędzie umożliwiające łatwe wdrażanie kodu źródłowego, kompilowanie go i umieszczanie na serwerach produkcyjnych. Tym się zajmuje właśnie Travis. I tutaj możemy sobie sprawdzić, jak wygląda budowanie tego projektu. Czyli jeśli jest to jak teraz w tym przypadku
kolor zielony z takim znaczkiem OK. Mamy pewność, że wersja kodu źródłowego aktualnie znajdującego się na repozytorium poprawnie zbudowana i można ją śmiało umieścić na serwerach produkcyjnych, aby ten cały ekosystem funkcjonował. Także myślę, że to chodzi o tyle, jeśli chodzi o sprawy techniczne związane z projektem Pantos. Podsumowując, chciałbym zwrócić uwagę na właśnie współpracę, a raczej na duże zaangażowanie zespołu pochodzącego z Bitpanda w projekt Pantos. Serwis Bitpanda jest to m.in. giełda kryptowalut, natomiast projekt Pantos jest projektem właśnie umożliwiającym atomic swapy pomiędzy różnymi protokołami i tutaj tak naprawdę widać ten tak zwany big picture całego tego projektu, z tego powodu, że mając na uwadze to, że w przyszłości obecne giełdy, obecnie funkcjonujące giełdy, czyli giełdy scentralizowane, zostaną zastąpione przez giełdy zdecentralizowane, a giełdy zdecentralizowane do swojego funkcjonowania nie potrzebują pośredników w postaci firm jak Bitpanda, którzy narzucają dodatkowe koszty, natomiast potrzebują protokołów, który odpowiada za wymianę właśnie tokenów, asetów pomiędzy różnymi protokołami. Dlatego tutaj można ewentualnie dostrzec jakiś sens funkcjonowania tego projektu Pantos dla właśnie giełdy Bitpanda. I teraz pojawia się pytanie, czy tak naprawdę Bitpanda zezwoli na używanie tego mechanizmu, o ile on rzeczywiście zostanie napisany prawidłowo, będzie funkcjonował innym giełdom i czy jeśli nie, czy ten mechanizm wykorzystywany już w zdecentralizowanej wersji portalu Bitpanda będzie na tyle efektywny, na tyle dobrze działał, że po prostu da zarobić swoim inwestorom. Na tę chwilę ciężko tutaj się wypowiedzieć. Prace postępują bardzo powoli. Jest przynajmniej kilka projektów, które tutaj pod tym względem i w tym zakresie wyprzedzają projekty Pantos. I myślę, że nie będą zobligowane do współpracy jedynie z projektem Bitpanda. Także to wszystko, jeśli chodzi o ten projekt i ten odcinek. Zapraszam Cię do zadawania pytań w komentarzach, do wzbogacania tego, co tutaj powiedziałem odnośnie tego projektu oraz do pisania ciekawych przemyśleń związanych właśnie z kryptowalutami. Na tę chwilę z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Cześć.